Kochani, witam Was bardzo serdecznie, zapraszam Was na vloga. Dzisiaj jestem jeszcze niepomalowana, jak możecie zobaczyć, ale nie zwracajcie na to uwagi. Jest godzina 12, ja stwierdziłam, że jednak tego vloga dzisiaj nagram. I zobaczcie, kupiliśmy ostatnio z Danielem taki mały basen dla Wiktorii. I dzisiaj chyba będziemy nalewać do niego wodę i może już będziemy się pluskać. To znaczy Wiki będzie się pluskać. A teraz idę robić lody, bo mam straszną ochotę. Lody będę robiła w takich super pojemniczkach, które kupiłam w Pepco za 5 zł jedyne, za 4,99 dokładnie, więc jeśli szukacie takich pojemniczków na lody, to są właśnie w Pepco. Lody będą z borówek, bananów, kiwi i pomarańczy. Brighter than stars, we burst through the skies, leaving the past behind. Everything that we touch is alive and we're free, a promise to keep. Euphoria morning, be here with me now. We've got no tomorrows, we live and it's loud. Can't this moment last forever? Yeah, we're burning like the sun. Okej, okay, lody zrobione. Czekajcie chwilę. Sięgnę po kosmetyki, bo będę się malowała. I czekamy teraz, aż zamarzną. I mam nadzieję, że będą dobre, ale ja lubię takie owocowe lody, więc mi na pewno będą smakowały. Teraz, tak jak Wam mówiłam, będę się malowała. I co? A, i muszę nalać tej wody do basenu. Miałam się malować, ale stwierdziłam, że pomaluję sobie rzęsy. Delikatnie jakimś podkładem się pomaluję brwi i to tyle. Bo mi się zwyczajnie nie chce. Jest tak ciepło na dworze, że nie ma to sensu. Mam koc. O Boże. Mam koc i idę na balkon go rozścielić, żeby Wiktorii było ciepło pod tym basenikiem. Ej, rozcieram koc pod basen. Sen jest, więc teraz tylko woda. Woda nalana, jest jej dość mało, ale będziemy moczyć na razie tylko stópki. Ok, mam już Wiki. Mamy ręcznik, więc będziemy moczyć stópki. Tak, Wiki, będziemy moczyć stópki. Wiki się bawi moimi piórkami. Bo był Cię Pan Mistrz i przyniósł piórka, które będą w przezroczystych chyba balonach, przynajmniej mam taki pomysł, tutaj koło nas, koło domku, jako ozdoba weselna taka, na wesele właśnie nasze. I jeszcze Wam tak szybko powiem, tutaj Wiktoria trochę próbuje złapać aparat, ale powiem Wam tak szybko, że dałam za to chyba 2 złote, a tych piórek jest naprawdę tak dużo. I są takie dość spore, więc jestem bardzo zadowolona. Ja się przebierze, tak? Ale fajnie! A czyje to takie małe nuzie się pluskają? Czyje takie małe nuzie? Fajnie? Fajnie, tak? Plusku, plusku! Mama moczy nóżki, tak? Tutaj troszeczkę zagrodziłam, żeby tak nie wiało. I się pluskamy. Tak? Wikusia, kto tak chlapie? Basen z Pepco za 19,99. Polecam. Dzisiaj w basenie, a jutro idziemy do aquaparku. Woda jest super, co? Wiki? Woda jest super. Zły to był pomysł chodzić tutaj w bluzce, bo jest już cała mokra. Nie wiem, czy to widzicie. Już po kąpieli w basenie było super, prawda? Było super. A teraz... To chyba nam niepotrzebne. A teraz się
lenimy, leniuchujemy. Prawda? I się przytulamy. Przytulamy się, przytulamy. Wiecie co, ja idę troszeczkę ogarnę, zaniosę te mokre rzeczy, typu moja koszulka, do prania i pewnie wstawię jakieś pranie i zjem na pewno obiad, bo jestem strasznie głodna. A Wiki się bardzo dobrze bawi swoją materiałową książeczką. Jak widzicie, super z nią rozmawia. Idziemy. Idziemy sprawdzić, jak tam lody. Ale chyba jesteś zmęczona, co? Cześć, Wiki. Jesteś zmęczona? Przypomniało mi się, że mamy taki mega duży basen, taki na pół chyba naszego balkonu. I muszę poprosić Daniela, żeby go napompował, rozłożył go i wszyscy razem będziemy się pluskać na basenie. Ale nie z tym do Was przychodzę, chciałam Wam coś pokazać. Sobie planuję prezent na podziękowań dla rodziców i te wszystkie słodycze mieliśmy tradycyjnie położyć w jakąś albo taką skrzynię drewnianą, albo w taki kosz. Ale stwierdziliśmy, że kupimy skrzynię wiklinową, białą, taki kuferek zamykany i to fajnie się później naszym rodzicom przyda. Więc w takim czymś dostaną swoje paczki. I pierwszą rzeczą, jaką do niej kupiliśmy, oczywiście poza fotoksiążkami, są Ferrero Rocher. Powiem Wam, że ja uwielbiam te słodycze. A były w Biedronce, więc od razu wzięliśmy. Gdzie jest Wiki? Gdzie jest Wiki? Tu jest! Pakuję Wiktorii torbę na basen na jutro. I tak stwierdziłam, że pokażę Wam, co jej spakuję. Najpierw kosmetyczka, bo tutaj będzie żel pod prysznic dla Wiki. Oczywiście po tym, jak się wykąpię, to Cetaphil, zawsze używany i zawsze jest u nas w domu. I szczotka do włosów, to jest jej taka, tylko jej prywatna szczotka. To jest to. Oczywiście musi mieć jakąś zabawkę, jak już ją przebiorę, żebym ja w spokoju mogła się przebrać, żebym miała się czym bawić. Zawsze zabieram jej coś na zmianę. W razie czego jeszcze dwa dodatkowe pampersy takie do wody. Strój kąpielowy nałożę jej już w domu. Oczywiście ręcznik. Jeszcze chusteczki mokre i zwykłe pampersy, żeby później jej nałożyć. Więc to chyba wszystko. Nałożyłam sobie dół od piżamy, ale nie przejmujcie się tym. Wiktoria, poczęstuj się jednym chrupeczkiem. Wiki, chcesz chrupcia? Chrupka, chrupka. Chcesz chrupka? Proszę. Weź sobie. Dobranoc. Jeśli będziecie słyszeć dziwne odgłosy, to Lilka. Po spacerze. Wentyluje się. Będę próbowała loda swojego, którego zrobiłam. Zaraz spróbujemy, czy dobry w ogóle. No ale jak owoce mogą być niedobre, prawda? O, moje spodnie tam wiszą. Nie patrzcie na to. Chciałam być z Lilą, więc przebrałam się z tej piżamki. Zaraz, zaraz mama cię weźmie. I próbujemy. Zmrożony banan. Uwielbiam. Słodkie z kwaszem. Pychota. Każdemu polecam, naprawdę. Stwierdziłam, że ja kończę tego vloga. Jeszcze kilka rzeczy muszę zrobić. Nie będę miała jak nagrywać, więc widzimy się już niebawem. Pa, pa!